Hej, nazywam się Magdalena Tomalek, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, jaki nowy rozdział zaczyna się w Twoim życiu. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z różowym kwarcem, druga z muszelką i trzecia z krzemieniem pasiastym. Możesz zatrzymać to nagranie, wczuć się w ten temat. Może jest jakaś sfera w Twoim życiu, odnośnie której potrzebujesz już nowego rozdziału, zamknięcia jakiegoś tematu. I wybrać później ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała różowy kwarc i kartę mądrość z liściem laurowym. I trochę mam takie poczucie, no normalnie mówi się, żeby nie spoczywać na laurach, ale tutaj mam takie poczucie, jakbyście właśnie mogli spocząć na laurach, tak jakbyście zdobyli już jakąś wiedzę, którą możecie teraz wykorzystać, jakbyście osiągnęli już jakiś poziom, z którego możecie być dumni, który jakby na którym możecie nadbudowywać, tak, a nie już na takiej zasadzie, że do czegoś ciągle dążycie. Trochę też mi się ta karta kojarzy z tym, no mówimy o nowym rozdziale, tak? Więc trochę mi się kojarzy z tym, że może właśnie zaczniecie jakiś nowy etap nauki, aczkolwiek bardziej właśnie w odniesieniu do tego, co powiedziałam, etap nauki, czyli może jakiś nowy kurs, może jakąś nową szkołę, jakieś warsztaty, jakieś nowe zainteresowanie macie, które będziecie rozwijać. Aczkolwiek tak jak mówię, z tym liściem laurowym właśnie, że możecie osiąść, spocząć na laurach, to mam takie poczucie, że właśnie już jakąś wiedzę zdobyliście, więc może raczej w tym nowym rozdziale, ten nowy rozdział będzie charakteryzował się tym, że będziecie się teraz dzielić tą wiedzą, albo będziecie tą wiedzę wdrażać w życie, a nie tylko jakby zdobywać, tak? Nie uczyć się czegoś, tylko właśnie wykorzystywać to, czego już się nauczyliście. To tak słowem wstępu z tą kartą, ale zobaczmy, co mamy dalej, zobaczmy, co mamy waszej ogólnej energii. Karta kapłanka, karta transformacja, słońce i karta rydwan. Ok, więc zobaczcie, tutaj mamy te dwie karty, które są takie bardzo bierne. Taka energia wycofania, tutaj na tej karcie transformacja ten koleś siedzi, wiecie, taki ponury jak w jakiejś żałobie, w jakiejś depresji. Na tej karcie transformacji, na tej karcie kapłanka, ona też tutaj siedzi z zamkniętymi oczami. Tak jakby no, bardziej coś wewnętrznie przeżywała, niż działała jakoś zewnętrznie, na zewnątrz, niż coś konkretnego robiła, bardziej jakby się może wsłuchiwała w siebie, analizowała coś w środku, tak wewnętrznie przeżywała, skupiała się może na odczuwaniu, tak, czy jakby bardziej taki obraz w odniesieniu do tej wiedzy, że jakby trawiła jakąś wiedzę, tak, coś z czego się nauczyła, teraz sobie gdzieś tam układała, więc mam takie poczucie, że może no właśnie ta wiedza, którą zdobywaliście, to właściwie od początku, nie wspomniałam tego, ale od początku mam takie poczucie, że tutaj chodzi o taką wiedzę życiową, że wy przeszliście przez coś, doświadczyliście czegoś, co jakby z czego tą wiedzę, taką mądrość życiową wyciągniecie i to wykorzystać. Oczywiście tu może chodzić, mamy też książkę, tak? Tu może chodzić o taką wiedzę, że czegoś się uczyliście, ale to mogło być, wiecie, coś takiego bardzo praktycznego albo coś, co w jakiś sposób właśnie wiązało się z waszym życiem takim na co dzień, że nie tylko taka, wiecie, wiedza podręcznikowa jakiegoś w ogóle tematu oderwanego od waszego życia, od waszej codzienności, ale coś, co tutaj się jakoś łączy, tak? A tutaj w połączeniu z tym, no najbardziej wiem, że to na pewno nie dla was wszystkich rezonuje, ale dla dużej ilości z was może chodzić o naukę, wiecie, jakiejś pracy z traumami, z terapiami, jakiś coaching, coś z takich rzeczy, tak? Taka wiedza uzdrawiająca, taka wiedza praktyczna, taka rozwojowa, tak? Coś, co się przekłada bezpośrednio właśnie na zdrowie, na życie, tak? Na zdrowie emocjonalne, psychiczne. Więc dla wielu z was to coś z takich rzeczy może być, taka tematyka. Albo jeżeli nie, właśnie jeżeli nie chodzi o taką wiedzę, której po prostu się uczyliście gdzieś tam z książek czy na jakichś kursach, no to właśnie dla wielu z was to mogą być jakieś trudne doświadczenia, przez które przeszliście, które właśnie dały wam taką mądrość życiową. Ale to czuję właśnie, że ten etap się teraz kończy, że to jest to, z czego wychodzicie. Do tej pory mogliście
mieć taki, odczuwać taki zastój w życiu. Mogliście mieć wrażenie, że macie pod górkę, tak? Albo że ciągle coś robicie, ciągle się czegoś uczycie, ciągle, nie wiem, pracujecie nad sobą i nic się nie zmienia. A ten nowy rozdział, to co tutaj widzę, mamy dwie piękne, słoneczne, kolorowe karty. Tutaj na jednej jest dwójka dzieci, koń, na drugiej dwa konie, jedna osoba, które pokazują właśnie, zobaczcie, tyle szczęścia, takiej radości, takiego ruchu do przodu, do życia. Działania takiego, tak, w takiej radości właśnie, w takiej lekkości, takie jakby tak jak tutaj misia, nie siedź mi na kartach, tak jakbyście tutaj, wiecie, wykopywali się, przekopywali się, nie wiem, wykopywali się, wychodzili z jakiejś takiej studni, z jakiegoś doła, tak na powierzchni ziemi, a tutaj jakbyście już byli na powierzchni ziemi i działali, tak, i ta cała mądrość, którą tutaj zdobyliście, taka wytrwałość, może też nawet nie chodzi o taką, wiecie, mądrość, o takie rzeczy, które można jakoś ubrać w słowa, taką wytrwałość, pewne jakieś nawyki, zachowania, które gdzieś wyrobiliście w sobie, które teraz właśnie przełożą się na wasze wyniki, na wasze efekty, na misia, na po prostu na poprawę waszego życia, tak? Że teraz będziecie wykorzystywać to wszystko jakby na własną korzyść, tak? Że albo zaczniecie po prostu widzieć efekty, pozytywne efekty tej ciężkiej pracy, którą tutaj włożyliście w siebie, czy w jakąś sferę waszego życia. Misiunia, czekajcie chwilkę. Okej, musiałam przesunąć kota, bo ona tutaj łapkami macha po klawiaturze, wyłączy mi w którymś momencie, nawet nie będę widziała, kiedy gadam do siebie po prostu. Tylko i wyłącznie. Okej, dobra, zobaczmy w takim razie dalej parę kart na temat tego nowego rozdziału w waszym życiu. Jaki nowy rozdział zaczyna się w waszym życiu? Mamy kartę szóstka mieczy, karta cesarz, okej. Karta umiarkowanie. Dla części z Was ta karta cesarz właśnie często kojarzy mi się z takim przedsiębiorcą, tak? Z panem swojego losu, swojego życia, swojego czasu, więc część z Was może dojrzała do tego, żeby założyć jakąś swoją działalność, założyć swoją firmę, albo jakiś swój projekt, może to nie od razu będzie firma, tak, ale zaangażować się w jakiś swój projekt, jakiś swój własny projekt, zacząć gdzieś tam rozwijać. Dla części z Was to może być zmiana pracy, na przykład w takim kontekście, że jakby dojrzeliście właśnie do tej zmiany, w takim kontekście, że nabraliście już pewności siebie, że macie odwagę to zrobić, tak? Więc to się może oczywiście objawić na różne sposoby. To może być na takiej zasadzie, że w końcu się odważycie pójść i nawet nie tyle poprosić czy zapytać, ale zażądać podwyżki, tak? Albo zażądać awansu. Na zasadzie, że przecież no, to mi się należy, tak? Ja na to zasługuję, bo ja to sobie wypracowałam czy wypracowałem, tak? Dla części z Was właśnie to może być zmiana pracy, bo może zdacie sobie sprawę, że to środowisko, w którym pracujecie, firma, w której pracujecie, już po prostu z wami nie rezonuje, albo nie macie tam możliwości rozwoju, albo nikt was nie docenia, tak? Więc zamiast siedzieć tam, gdzie czujecie się źle, podejmiecie decyzję właśnie ze względu na to, że nabraliście już taką mądrość, taką pewność siebie, taką świadomość siebie, podejmiecie odważne decyzje, żeby ruszać dalej i przejąć jakby przywództwo nad własnym życiem, a nie być jak taka chorągiewka na wietrze, tak? Gdzie zawieje, to tam pójdę. Dalej czwórka mieczy, trójka buław i piątka buław. Okej. Co ty tak mi się przesuwasz te karty, co? Co tutaj zauważyłam? Bracie, mamy tutaj dwie takie karty zielonkawe, a tutaj te karty są takie ciepło-fioletowo-żółte. Więc mam poczucie, że te karty jakby tutaj pokazują waszą przeszłość, tak właśnie taką bierność, jakiś taki niepokój, niezadowolenie, taki zastój, gdzie nic w waszym życiu się nie działo, albo głównie mieliście taką potrzebę tego takiego wycofania się, wsłuchania się w siebie, takiego bycia może samemu, tak, odnajdywania siebie, spędzania czasu ze samym sobą czy samą sobą. A teraz tak jakbyście właśnie, jakby ten czas, ta wasza potrzeba, bo to też wiecie, wynikało pewnie z waszej potrzeby, ta wasza potrzeba już jakby się wypełniła
i zaczniecie wyglądać jakby na zewnątrz, tak? Rozglądać się, do czego ja teraz mogę wyjść, po co ja chcę sięgnąć, jak ja chcę, żeby moje życie wyglądało, tak? W którym właśnie kierunku chcę iść, co chcę w swoim życiu jakby zbudować. Jakby zaczniecie sięgać właśnie po swoje cele, po swoje marzenia, nie tylko na takiej zasadzie, jak być może do tej pory tak biernie, tak? Że o, jak mi się uda, to będzie, jak ktoś mi coś da, no to będę miała, jak nie, no to trudno, to biedna ja. Tylko już na takiej zasadzie, że no właśnie przejmiecie takie przywództwo nad własnym życiem. Dziesiątka buław, karta diabeł i szóstka monet. I tutaj też taki ważny element, część z Was mogła być w jakichś toksycznych relacjach, albo część z Was mogła zmagać się z jakimiś uzależnieniami, z jakimiś może problemami, może z takimi stanami lękowymi, właśnie z jakimiś stanami depresyjnymi. I mam takie poczucie, jakbyście sobie uświadomili, jakby to powiedzieć, jak dużo straciliście przez to, jak dużo już poświęciliście w swoim życiu, jakby na coś, dla kogoś, tak? I oczywiście, no właśnie to się może, jakby ta energia może się u każdego z Was trochę inaczej objawiać. Dla części z Was to może być właśnie na takiej zasadzie, że nie wiem, mieliście przekonanie, że tylko praca na etacie daje bezpieczeństwo i byliście w tej pracy na etacie i sobie uświadomicie, że ani nie byliście szczęśliwi w tej pracy, ani tak naprawdę poczucia bezpieczeństwa też nie mieliście, bo atmosfera była niefajna, bo nie wiem, zwalniają ludzi i cały czas i tak mieliście w sobie jakiś taki niepokój, tak? Zamiast to pozorne poczucie bezpieczeństwa, które rzekomo taka praca oferuje. I uświadomicie sobie w takim przypadku, że no właśnie, że to wcale tak nie było, tak? I że tylko dawaliście jakby tą swoją energię, angażowaliście się w to, poświęcaliście, zatrzymywaliście swoje plany, swoje marzenia w imię tego, że tu jest bezpieczniej, tu jest lepiej. A uświadomicie sobie, że wcale tak nie jest. I że tak naprawdę straciliście czas na trwanie w takiej sytuacji, poświęciliście jakby swoje marzenia, po które mogliście sięgnąć, a nie sięgaliście, tak, no bo byliście przekonani, że to jest lepsze. Dla części z Was to może być na zasadzie związku, że byliście w związku z kimś, może jeszcze jesteście po części, w związku z kimś, z jakąś osobą, z którą po prostu do siebie nie pasujecie. Może to jakiś toksyczny związek, tak, może ta osoba, jakieś toksyczne zachowania wobec Was, czy agresywny, no nie daj Boże, no ale wiem, że często tak jest, wobec Was wykazywała. I też może mieliście właśnie jakieś przekonanie, że no, że tak musi być, tak? Albo że bo w związkach tak jest, bo coś tam. I zdacie sobie sprawę też, jak dużo tak naprawdę poświęciliście na to, żeby trwać w takim, tkwić w takiej sytuacji, w takim stanie, a tak naprawdę jakby nic z tego nie mieliście. Ani żadnej takiej satysfakcji moralnej, że wow, że robię coś takiego zaszczytnego, że chociaż mimo tego, że coś tutaj tracę i się poświęcam, no to przynajmniej czuję się, wiecie, moralnie dobrze, że jestem taka szlachetna, że jakby nawet czegoś takiego tutaj nie było, że po prostu wszystko tylko traciliście. Dla części z Was, no to właśnie mogły być jakieś uzależnienia, czy takie stany depresyjne, gdzie no po prostu przez to, że czuliście się źle, jakby zapadaliście się w takie stany, zapadaliście się w taką energię, że, no, że jest źle, że się źle czuję, że nie mam na nic siły, nie mam motywacji, nie mam ochoty i też właśnie tak jakbyście sobie uświadomili, jak bardzo jakbyście odzyskali taką wiarę w to, że koniec końców decyzja należy do Was. Że ja wiem, że oczywiście, że czy depresja, czy różne tego typu stany, to nie jest na zasadzie takiej motywacji, tak, że ja się zmotywuję i ten. Ja mam oczywiście świadomość tego, tak, ogólnie, ale mówię tutaj o tej sytuacji, że wy w tej sytuacji możecie po prostu, że ta zmiana, która się pojawi, to może być taka zmiana, że po prostu z tego stanu wyjdziecie, tak, i przez to, że wy poczujecie się lepiej,
z różnych powodów. To może być właśnie jakaś terapia, która zadziałała, to może być jakaś, nie wiem, cokolwiek, jakakolwiek inna metoda, może gdzieś z ciałem pracowaliście, coś się uwolniło, odpowiednie, nie wiem, jakieś tam suplementy czy cokolwiek, coś, co wam pomogło. I to może być na takiej zasadzie, tak, że coś was wyciągnęło, czy wy się jakoś po prostu wyciągnęliście z tego stanu. I teraz jakby patrząc z perspektywy albo równolegle z tym uświadomicie sobie, że kurczę, że ja mogłam to zrobić wcześniej, tak? Że ja mogłam wcześniej zadbać o siebie w takim kontekście, że jak dużo czasu po prostu straciłam czy straciłem będąc w takim stanie, ile rzeczy mogłam zrobić, mogłabym zrobić, ale jakby nie miałam na to energii, tak? Ile możliwości, no i właśnie czasu swojego życia poświęciłam na to, żeby być w takim stanie, jak byłam tutaj, tak? No i tak jak mówię, podkreślam, że ja wiem, że to nie jest na takiej zasadzie, że naprawdę mogliście tak zrobić, tak? Że jakaś motywacja tylko by was wyciągnęła z tego stanu. Oczywiście, że tak nie jest, tak? Ale po prostu możecie mieć takie poczucie teraz, że popatrzycie na przeszłość i sobie uświadomicie, tak? Bo taki, powiedzmy, no coś was tutaj jakby wybije z tego, wyleczy po prostu, znajdziecie jakąś metodę, która was z tego stanu wyciągnie, jakkolwiek to brzmi, i możecie mieć właśnie takie przemyślenia, tak, że już kurczę, wystarczająco dużo poświęciłam na to, na przykład, żeby być w żałobie przez 10 lat, bo przecież to i tak nikomu życia nie przywróci, a ja tylko tracę swoje życie, no nie? Więc tak jakby, no właśnie to uświadomienie sobie tego, ile czasu, ile energii tak naprawdę, ile swojego życia już poświęciłam na to, żeby tylko tracić, żeby być, no właśnie w takim stanie, że to może was jeszcze jakby tak dodatkowo zmotywować do tego, że dobra, już dość, tak? Że już dość, że już dłużej tak być nie może, że już nie mogę dłużej, więcej życia tracić na to, żeby po prostu siedzieć i się gapić w ziemię, tak? I płakać nad czymś, co się kiedyś wydarzyło. Że teraz już po prostu dość, że już idziemy do życia, idziemy, sięgamy po swoje marzenia i no, i to będzie ten nowy rozdział w waszym życiu. Więc bardzo się cieszę dla was. Zobaczmy z kart emocji, co nam tutaj jeszcze wyjdzie. Co tutaj mamy? Karta gniew. To jest właśnie ta karta takiej motywacji dla mnie. Że już dosyć tego, jak to było. Trzeba już zamknąć to. Wszystko fajnie i na wszystko jest czas, ale na to, jak było do tej pory w waszym życiu, już po prostu czas się skończył, tak? Już dość jakiegoś płakania, użalania się nad sobą, dość pozwalania, żeby ktoś wam na głowę wchodził, dość umniejszania sobie, dość takiego właśnie życia w takim zawieszeniu, w takim marazmie. Karta niechęć, niezadowolenie, obojętność, złość i karta ból. Okej, wszystkie te karty są takie, no właśnie jak w takim starszym, tym, powiedzmy w tym waszym dotychczasowym stanie, tak to nazwijmy. Więc mam takie poczucie, że to jeszcze może chwilkę, i tutaj mam jeszcze żal, no właśnie taki żal o ten stracony czas, no nie? Więc to jeszcze może w was trochę, te energie jeszcze, te emocje mogą się w was jeszcze gdzieś tam kotłować, tak? Mamy gniew i złość, które są takim, często tym takim zapalnikiem, tak? Jak już jak się wkurzymy na coś, tak? Jak się wkurzymy, że nam ktoś coś zrobił, że nam ktoś coś zabrał, tak? Albo że jakaś okazja nam, kolejna okazja nam przeleciała koło nosa, bo czegoś tam nie potrafiliśmy zrobić, no to ta złość to jest taki impuls do tego, żeby coś zmienić. Więc cieszę się, że widzę tutaj w tym przypadku właśnie tą kartę gniew i złość. No bo niechęć, niezadowolenie, obojętność, ból, w tym się można właśnie taplać w nieskończoność, no nie? I to są takie cykle, że no wiecie, no takiego kręcenia się w kółko po prostu, bez wyjścia. A jak się właśnie już pojawi ta złość, gniew, no to jest taki impuls do tego, żeby coś zmienić, tak? To jest to, kiedy ktoś po prostu walnie w stół, wstanie i po prostu dość, tak? Już więcej, dłużej tak nie będę. Muszę coś zmienić, nie wiem jeszcze jak, ale po prostu coś zmienię. Więc no, więc tak jak patrząc na te emocje, mam poczucie, że teraz, tak jak mówimy o tych, że na jaki rozdział do was idzie, jeszcze może przez następne dni
odkąd to oglądacie, może parę tygodni, jeszcze gdzieś te emocje się mogą tak was kotłować, jakby wypływać z was, ale mam poczucie, że to jest jakby po to, żebyście, wiecie jak to jest, jak coś jest takie, że jest taka obojętność, że jest tak nijak, raz jest lepiej, raz jest gorzej, no to wiecie jak to się mówi. Nie będę cytować tutaj, ale ha, ale stabilnie, nie? więc to jest takie, no takie nijak, nie? A im bardziej takie negatywne, jakieś trudne emocje wybijają, tym trudniej nam jest, tym bardziej sobie uświadamiamy, w jak niewygodnym stanie jesteśmy, tym bardziej właśnie, tym większa jest szansa na to, że to nas wkurzy, tak? Że w końcu powiemy, że po prostu już dość, że już tak dłużej nie mogę wytrzymać, tak? Jakby sama ze sobą, czy sam ze sobą z tymi emocjami. Więc mam poczucie, że jakby te emocje w najbliższym czasie będą wypływać z was po to, żebyście je zauważyli, po to, żebyście zobaczyli, jak wam jest z tym niewygodnie, tak? Żebyście w końcu mogli poczuć ten impuls, taką motywację do zmiany, do poszukania jakiegoś rozwiązania i do wyjścia z tego stanu raz na zawsze. Ok. Zobaczmy z kart emocji. Sorry, nie z kart emocji, tylko jakąś kartę porady jeszcze dla was. Karta dzikość, super. Kolejna karta, widzicie, taka do przodu. Znowu jest taki właśnie ruch, żeby gdzieś ruszyć do przodu z tym swoim życiem. Już tutaj oni tutaj siedzą obydwoje, nie? Więc to jest taki zastój, takie siedzenie, tkwienie w czymś niewygodnym, w czym, bo tutaj, no co tutaj jest, jakiś, tu jakiś koleś siedzi między kamieniami, jakaś trupia czaszka, węże, nie wiadomo co, ta też tutaj siedzi, nic się nie dzieje, drzewa bez liści, no, więc no, nic fajnego jakby, nie? Więc to trzeba sobie uświadomić, żeby w końcu poczuć ten impuls, żeby właśnie wyjść do życia, gdzie jest jakaś przygoda, coś nowego można doświadczyć, coś nowego można zobaczyć. Karta bratnie dusze, i karta zwróć uwagę na znaki, na sygnały. Okej. Ta karta bratnie dusze, trochę bardziej w takim kontekście przyjacielskim to tutaj czuję, żeby może znaleźć taką bratnią duszę w kontekście taką przyjacielską duszę. Kogoś, kto może was rozumie, kto może przechodzi przez to samo, kogoś, z kim możecie się może wymienić jakby doświadczeniami, z kim możecie po prostu na bieżąco porozmawiać o tych, jakby o tym, co przeżywacie, przez co teraz przechodzicie. Natomiast jeżeli chodzi o tą kartę, zwróć uwagę na znaki, mam takie poczucie, że to taka podpowiedź, żeby być świadomym tego, co przeżywacie, być świadomym tego, co doświadczacie i głównie w kontekście tutaj po prostu tych emocji, że z uwalniania emocji jest tak, że żeby je uwolnić, to one jakby muszą wyjść z naszego ciała, czyli one wychodzą z naszego ciała tak, że my je czujemy i im bardziej jesteśmy świadomi tego, że ta emocja wychodzi, że ja ją przeżywam, że ja ją uwalniam, tym bardziej jakby im bardziej jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, tym bardziej to jest takie jakby, powiedzmy, że jednorazowe, tak? Że ona wtedy wychodzi i po prostu jest uwolniona. W przeciwieństwie do tego, kiedy przeżywamy te emocje tak nieświadomie. I wtedy je możemy przeżywać w kółko, tak? Cały czas one wychodzą, wchodzą, wychodzą, jakby nie wchodzą, wychodzą, tylko no cały czas jakby się kotłują w tym naszym ciele. I cały czas je gdzieś tam odczuwamy, ale no właśnie, tak nie do końca jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. Więc w kółko jakby to powtarzamy, bo to różnica jest taka, że ona jakby wypływają na powierzchnię naszego ciała, my je zaczynamy czuć, ale nie wiemy, co się dzieje, nie jesteśmy do końca świadomi tego, co się z nami dzieje i to jest niewygodne i je tłumimy na nowo. Więc one ciągle jakby wchodzą góra, dół, jakby tak podchodzą i znowu je tłumimy, tak? Podchodzą i znowu je tłumimy, dlatego je ciągle jakby powtarzamy i w kółko się kręcimy z tym samym. A taka świadomość tego, że okej, teraz się czuję tak, i uwalniam sobie tą emocję, pozwalam sobie to czuć. Polecam przy okazji medytację uwalniającą napięcia. Na moim kanale ją znajdziecie. Darmowa medytacja na takim niebieskim tle. Pomoże wam właśnie świadomie te emocje przetrawić, przeprocesować, uwolnić.
No, i właśnie to taka podpowiedź, tak, dla was, żebyście jak najbardziej świadomie podchodzili do tego, co się teraz będzie z wami działo, że wasze ciało będzie pracować, tak, te emocje będą się uwalniać po to, żeby oczyścić jakby swoją energię z tego, co tam się w was tłumiło przez te lata, żebyście mogli właśnie iść lekko do przodu, tak, lekko do życia, lekko do tego, co jest wasze, co jest spełnieniem waszych marzeń. No, ale właśnie do tego jest ta świadomość potrzebna. No, okej, okay, no dobrze. W takim razie to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała muszelkę i kartę udoskonalanie. Ok, zobaczmy w takim razie, co mamy w ogólnej energii, co u Was słychać, w jakim jesteście nastroju. Karta Słońce, Wieża, karta Cesarzowa, ups, i Cesarz, ok. Ok, więc... Mamy tak, cesarzową mamy jakby w pozytywnej wersji, a cesarza w negatywnej. Więc tak a propos udoskonalania, tak sobie pomyślałam, że no tak, taka w książce Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, ten autor nazwał kobiety domowy komitet ulepszeń, a mężczyzn pan załatwiacz, tak? Czyli że mężczyźni po prostu naprawiają coś, jak już jest zepsute całkiem, a kobieta chce, żeby było, wiecie, lepsze. Jeszcze lepsze. Jak jest, tylko już trochę coś tam skrzypi i jeszcze się nie zepsuło, ale nie jest idealnie, tak? To ona już chce, żeby było lepiej. Więc tak mi się skojarzyło po prostu tutaj z tym udoskonalaniem, że może jest ktoś, jakiś partner w waszym życiu, którego chcecie tutaj poprawiać, naprawiać. Partner albo partnerka. Dla części z was to oczywiście może być tutaj odwrotnie. Nie zawsze to musi być tak samo, wiecie, z mężczyznami, z kobietami są zawsze jakieś takie schematy, tak, pewne, jakieś ogólniki, coś tam zawsze działa, no ale wiadomo, zawsze może być troszeczkę dla każdej osoby inaczej. Okej, okay. No dobra, co tutaj mamy dalej w takim razie? Tak, mamy na tej karcie Słońca, mamy dwójkę dzieci, dwie osoby, na jednym koniu, które jakby idą w jednym kierunku razem. A później mamy kartę Wieża, na której piorun tutaj strzela w wieżę i mamy dwie osoby, które jakby wypadają z tej wieży, każda po innej stronie. A później mamy cesarzową i cesarza, właśnie jakby obydwoje w różnych energiach. Trochę mi się to kojarzy z jakimś rozstaniem, aczkolwiek nie mam takiego poczucia, żeby to była jakaś taka strasznie negatywna energia. Żeby to było, wiecie, takie rozstanie. Bardziej jakby się, nie wiem, trochę wasze drogi rozeszły, albo jakbyście jakby z kimś, może właśnie z partnerem, partnerką, może z jakimś tam partnerem biznesowym, z jakąś osobą. Ale trochę jakby to było na zasadzie właśnie niekoniecznie może rozstanie, oczywiście dla wielu z was może być, ale bardziej takiej różnicy jakby świadomości, gdzie często się tak dzieje, że jedna osoba zaczyna rozwój jakiś osobisty, jakąś pracę nad sobą, idzie na jakąś terapię, a druga osoba nie. No i one jakby, wiecie, z czasem zaczynają jakby nadawać na różnych falach. Więc trochę mi się tutaj z taką sytuacją to kojarzy. Nie wiem, zobaczmy dalej, bo mówimy tutaj dzisiaj o nowym rozdziale w twoim życiu. Więc jak tutaj ta energia się ma do tego nowego rozdziału? Jaki nowy rozdział w waszym życiu się tutaj zaczyna? Mamy kartę Królowa Monet, Diabeł, karta Słońce po raz drugi. Mam takie poczucie, jakby, no właśnie jakbyście byli w jakimś związku, gdzie wy rozumiecie już więcej, właśnie pracujecie nad sobą, w jakiś sposób rozwijacie się, chcecie tak do więcej, do lepiej, a druga osoba tak jakby była
no właśnie, nie do końca przekonana, albo nie do końca chciała nad sobą pracować, może zmaga się z jakimiś uzależnieniami, może ma właśnie jakieś, nie wiem, toksyczne, narcystyczne zachowania, tendencje do takich zachowań. Dalej mamy kartę głupiec. Ósemka mieczy i karta kapłanka. Więc trochę tak widzę, jakbyście bili się może z myślami, co tutaj zrobić, tak? Czy zostać w takiej relacji, czy odejść, poszukać kogoś nowego. Trochę tak jakbyście właśnie mocno się wahali, jakbyście widzieli za i przeciw, za jedną i za drugą opcją, ale jakbyście właśnie póki co trochę umywali ręce od jakiejkolwiek decyzji. Tak jakbyście może właśnie jeszcze wierzyli, mieli nadzieję, że ta osoba jakby was dogoni, że ta osoba jeszcze się zmieni, że ta osoba coś zrozumie. As buław, sąd ostateczny i tutaj mamy kartę koło fortuny. I tutaj jeszcze mamy siódemkę kielichów. Ja tutaj mocno czuję taką waszą nadzieję na to, że nie będziecie musieli podejmować żadnej decyzji, żadnej jakby takiej odpowiedzialności brać na siebie za podjęcie decyzji o rozstaniu prawdopodobnie. I właśnie nadziei na to, że ta osoba jeszcze właśnie podgoni, jeszcze się zmieni. No, tak jakby, że ta zmiana tej osoby miała zmienić całe wasze życie, tak? I że to wszystko by tutaj ułatwiło. Także gdyby ta osoba się zmieniła, no to wszystko byłoby łatwiejsze. I trudno mi tutaj mówić o jakimś nowym rozdziale w waszym życiu. Bo bardziej czuję tak, jakbyście właśnie utknęli trochę na tym etapie, tak? Że zamiast iść dalej ze swoim życiem i podejmować dojrzałe decyzje, decyzje takie jak dorosła, dojrzała osoba, to tak jakbyście stali jeszcze w miejscu, w takiej pozycji właśnie dziecka, że to ta druga osoba ma zadecydować za mnie. Tak to trochę tutaj czuję. Tak jakbyście, wiecie, też nie mówię tutaj, że nie sugeruję, że macie jakąś decyzję podjąć, nie sugeruję, że okej, jak podejmiecie decyzję, że okej, no muszę odejść, to że to będzie właściwa decyzja, bo może nie będzie, ja tego nie wiem. Tu nie chodzi o to, jaką decyzję podejmiecie, tylko o samo jakby podejście. O samo takie podejście do życia na zasadzie, że branie odpowiedzialności za swoje życie i za siebie, a nie czekanie i liczenie na to, że ktoś zrobi to za was, tak? Że ktoś tutaj za was decyduje. Więc nie czuję właśnie tutaj takiej energii jakby nowego rozdziału, szczerze mówiąc, tylko bardziej widzę misia. Bardziej widzę że tak jakbyście właśnie utknęli na tym, że zamiast pójść dalej do przodu i rozwijać się, tak jakbyście właśnie stali i czekali. Czekajcie. Okej, musiałam porządek zrobić. Więc no właśnie, to czuję taką energię, tak jakbyście no czekali, aż ktoś tutaj za was decyzję podejmie. I mam takie poczucie, no pytanie było, jaki nowy rozdział zaczyna się w waszym życiu, więc mam poczucie, że ten nowy rozdział zależy od was. To od was zależy, w którą stronę pójdziecie. To od was zależy, czy wy weźmiecie po prostu odpowiedzialność za to, co się w waszym życiu dzieje, co się z wami w waszym życiu dzieje. No bo nawet mam takie trochę poczucie, jakbyście oglądali właśnie z takim nastawieniem, że okej, o, zobaczę, co mi karty pokażą, że co się wydarzy w mojej przyszłości, to będę wtedy wiedziała, co mam zrobić, czy będę wiedział, co mam zrobić. A tak jakby karty tutaj mówiły, no nie, kochana, to jest twoje życie, to ty podejmujesz decyzję. Tak jakbyście mieli takie poczucie, że chcecie, no właśnie, uwolnić się tutaj,
Chcecie, żeby było wam lżej, żeby było wam lepiej, ale tak, żeby to ktoś za was zrobił. Zobaczmy z kart emocji. Karta tęsknota, ból, lekceważenie, bezsilność, zażenowanie i obojętność. Lekceważenie i obojętność, no to takie są, bezsilność też. Tak jakbyście, widzicie, tutaj mamy ból i tęsknota, tak jakbyście się tutaj szarpali w sobie z jakimiś emocjami, z jakimiś no, trudnymi emocjami, odczuciami, trudnymi doświadczeniami. Ale no, taką dużą bierność tutaj czuję. Tak jakby nie było tej energii do tego, żeby zrobić coś z tym, jak wy się czujecie. Jak jakbyście chcieli, żeby to ktoś zrobił. Jak zobaczyłam tylko tą kartę tęsknota, to od razu mi się skojarzyło z takim małym właśnie dzieckiem, które siedzi w domu i czeka, aż mama, nie wiem, wróci, aż mama da mi jeść, aż mama się mną zaopiekuje. Więc jeżeli tak się czujecie, bo to oczywiście z tego wynika, tak? Takie umywanie się, jakby unikanie takiej odpowiedzialności, tak? Problem z podjęciem decyzji w takich ważnych decyzjach, to wynika z tego, że no, w dzieciństwie nie mieliśmy kogoś na odpowiednim etapie, nie mieliśmy kogoś, kto by się nami zaopiekował. Więc nie nabraliśmy jakby tej pewności siebie. Więc teraz dalej po prostu jakby czekamy, tak? Czekacie, aż no, ta mama tą decyzję podejmie. Czy tata jakąś decyzję podejmie, tak? Aż ktoś tutaj podejmie dojrzałą decyzję za mnie. Więc polecam wam pracę z wewnętrznym dzieckiem. U mnie na stronie też znajdziecie medytację, spotkanie z wewnętrznym dzieckiem. Bardzo polecam, to jest taki pierwszy etap do tego, żeby z tym tematem sobie zacząć pracować. No, ale to jest no, taki moment, w którym nie ma co liczyć, aż samo coś pójdzie do przodu, tylko to jest taki moment, w którym trzeba się cofnąć trochę do tyłu i zobaczyć, skąd się bierze. Skąd się bierze taki problem właśnie z podejmowaniem decyzji, skąd się bierze takie zawieszenie w czekaniu, aż ktoś coś zrobi. Czy takie życie nadzieją, że o, jak ta osoba się zmieni, to mi wtedy będzie lepiej. Tak? Takie przerzucanie odpowiedzialności na kogoś. Bo to nie jest tak, że z wami coś jest źle i że macie tak nie robić, bo to nie działa na takiej zasadzie. Jest po prostu jakaś przyczyna, dlaczego tak się czujecie, tak? Dlaczego tak się zachowujecie. I tam po prostu trzeba wrócić, zobaczyć, co jest przyczyną tego, popracować z tym tematem, uzupełnić jakieś braki emocjonalne gdzieś tam z etapu wczesnego dzieciństwa. I wtedy się nabiera jakby tej pewności, tak? I wtedy można wrócić do dorosłego życia i już wtedy inaczej się zachowujemy, tak? Ok, więc zobaczmy jakąś kartę porady jeszcze. Porada dla was. Zwróć uwagę na znaki, na sygnały. Karta cykle. I karta marzenia. Ta karta cykle bardzo często mi się kojarzy właśnie z takim wracaniem gdzieś do przeszłości, tak? Do dzieciństwa często. Takie jakby powtarzanie cyklu, tak? Że to, co teraz przeżywacie, to jest właśnie pewnym powtórzeniem jakichś zachowań, których nauczyliście się w przeszłości. I często, no, jak te schematy są takie nieświadome, no to my je tak powtarzamy i utykamy. W różnych sytuacjach. Więc to, co tutaj czuję, to z tą kartą marzenia, tak? To owszem, miejcie jakąś wizję tego, do czego chcecie dążyć, żeby to wam, wiecie, tą przyszłość jakby naświetlało, żeby to było takim drogowskazem, tak jakbyście w GPS-a pisali sobie, dokąd chcecie iść i tego się trzymajcie, ale wróćcie sobie też właśnie do przeszłości i zobaczcie, co was jakby co sprawiło, że macie teraz takie opory, co sprawiło, że teraz czujecie taką bezsilność, czy jakąś tęsknotę, co sprawiło, że wahacie się i nie wiecie po prostu, co ze sobą zrobić, w którą stronę iść.
co sprawiło, że jesteście w takiej sytuacji z taką osobą. Jakby co to jest za schemat, który się pojawia, jakby skąd te emocje, które odczuwacie teraz w was są. Bo z emocjami to nie jest tak, że mam 30 czy 40 lat i nagle czuję jakąś emocję. Tak, bo poznałam kogoś albo poszłam do pracy, szef się jakoś tam zachowuje i ja nagle i to on we mnie jakąś emocję wywołuje. To jest tak, że my te emocje, jak się zastanowicie, tak patrząc po emocji jakiejś konkretnej, po jakimś odczuciu konkretnym, przeanalizujecie sobie jakby wstecz to, w jakich momentach, ile razy w życiu czuliście się w taki sposób, to zobaczycie, że to nie jest pierwszy raz w życiu, gdzie czujecie, nie wiem, jakąś tęsknotę albo odrzucenie czy cokolwiek. Tylko zobaczycie, że to się wiele, wiele razy w waszym życiu powtarzało, więc ta emocja właśnie jak tak w kółko się jakby kręci, wraca co chwilę. W różnych sytuacjach, przy różnych osobach, tak? W różnych momentach waszego życia, ale to jest ciągle jedna i ta sama emocja. Więc chodzi o to, żeby wrócić tam do tej przeszłości, zobaczyć, co to była za sytuacja, w której wy to pierwszy raz poczuliście. I wtedy z tym popracować, tamtą sytuację rozwiązać. Tak wewnętrznie oczywiście, wiadomo, że to nie chodzi o jakąś podróż w czasie. Chodzi o to, żeby no, w swoich wspomnieniach, tak, w tym swoim ciele, w swoich emocjach wrócić do tych momentów z już z nową świadomością, z nową dojrzałością, z nową wiedzą i tam po prostu zrobić porządki. Oczywiście nie musicie robić tego sami, jeżeli nie umiecie, możecie, nie wiem, przyjść do mnie na sesję, możecie do kogoś innego, możecie różne, no dużo różnych jest metod, po prostu na jakieś warsztaty iść, czy medytację, o której mówiłam, zakupić, tak? I sobie kroczek po kroczku tam porządki po prostu robić z tym. No i wtedy się nowy rozdział w życiu zaczyna, jak coś uwolnimy z przeszłości, tak? Bo inaczej no to jesteśmy po prostu przywiązani jakąś, wiecie, łańcuchem do tej przeszłości, do jakiejś sytuacji z przeszłości, jak taka kula u nogi i rwiemy się do przodu, no ale no ten łańcuch, powiedzmy, ma ograniczoną długość. Nie wyjdziecie za daleko do przyszłości, do nowych rozdziałów, do nowych momentów w swoim życiu, dopóki z tamtego się nie uwolnicie. No to tak po prostu działa. Dlatego ten cel jest ważny, żebyście wiedzieli, do czego dążycie, na czym wam zależy. Tak, żeby też w tą przeszłość nie wrócić, bo tam też można wrócić się taplać. Tak? I są osoby, które na terapii po kilkanaście lat są i nic się nie zmienia, no bo często też nie mają tego celu. Jakiś tam mają, ale na przykład, wiecie, taki rozmyty, nie do końca wiedzą, czego chcą, nie? I tak się czasami tam kręcą w tej przeszłości i też się niewiele zmienia. Dlatego te marzenia są ważne, to do czego dążymy jest ważne, cel konkretny jest ważny jak najbardziej. No, no ale też do tej przeszłości trzeba wrócić właśnie i się jakby odblokować. Okej, okay. No dobrze, to by było tyle w takim razie na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Misia, Ty tutaj, ja nie wiem, o co chodzi dzisiaj, bo łagan taki tutaj ciągle robi. Dobrze, to by było tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała krzemień pasiasty, bardzo ładniutki kamień i kartę miłość z pomidorkami. To jeszcze jakiś eliksir miłosny. Okej, okay, zobaczmy w takim razie ogólną energię na początek. Jakie jesteście energii? Karta świat. Gwiazda. Cesarzowa. I karta diabeł. Okej, okay, czyli tak, tutaj po tej karcie świat może Wam doskwierać trochę samotność, może mieszkacie gdzieś z dala od bliskich, może ktoś bliski wyjechał gdzieś i przez to czujecie się trochę samotni. Tak jakbyście mieli trochę takie poczucie do tej pory, takie poczucie właśnie izolacji, że jesteście zamknięci może gdzieś, czy no właśnie dużo czasu może spędzacie sami, albo takie poczucie też bezsilności może w jakimś takiej, wiecie, izolacji w kontekście jakiegoś tematu, tak, że taka, tak jakby, że jesteście odizolowani od jakiegoś rozwiązania i czujecie się bezsilni, tak, tutaj taka bezsilność mi się pojawia w kontekście właśnie może jakiegoś marzenia, spełnienia jakiegoś marzenia, na którym Wam zależy, zrealizowania jakichś swoich planów, czy może takiego
czucia się dobrze ze samą sobą albo ze samym sobą. Tutaj też mamy karta miłość i ta cesarzowa, więc może też w takim kontekście, że chcielibyście być sami, a właśnie nie mogliście, nie potrafiliście, nie potrafiliście się jakby poczuć, jak taka, wiecie, osoba. Jakby to powiedzieć? Jakbyście nie mieli po prostu takiej gotowości, jakby z jednej strony chcecie miłości, związku, ale z drugiej strony jednocześnie nie macie takiej gotowości do tego, żeby się otworzyć na tą miłość. Tak? I może, no właśnie, bo to jest często, to jest właśnie takie trochę podchwytliwe, bo często jest tak, że ktoś chce miłości, chce nowego związku, chce z kimś być, chce bliskości i tego jest bardzo świadomy. A kompletnie nie uświadamia sobie tego, że z jakiegoś powodu się tego boi. Z jakiegoś powodu ma potrzebę być samemu na razie, tak? Że może był zraniony w przeszłości, że może jeszcze właśnie ma złamane serce, że może doświadczył jakiejś przemocy w związkach. Jakby to ignoruje, jakby nie ma świadomości tego, że to nadal rzutuje jakby na tą obecną sytuację tej osoby, tak? Więc z jednej strony, że no, chciałabym już być w związku, mieć partnera czy tam partnerkę, a zapominamy o tym, że kurczę, no jest jakiś powód, dlaczego jeszcze nie mam, że jest powód, dlaczego może się właśnie boję, dlaczego się obawiam, dlaczego raczej mam potrzebę, taką właśnie nieświadomą, ale potrzebę, żeby być samemu, tak? Żeby jeszcze mieć ten czas dla siebie, żeby uleczyć rany, jak to się mówi, tak wylizać rany, żeby mieć trochę więcej spokoju, tak? Czasami to jest na takiej zasadzie, że w przeszłości w jakichś związkach bardzo dużo dawaliśmy od siebie, a mało dostawaliśmy. I teraz już jesteśmy tym tak zmęczeni, że myśląc o tym, że miałabym czy miałbym wejść w jakiś związek i znowu dawać, to już nie mam czego dać, że już nie chcę na razie dawać. Nie chcę być sama, żeby mieć po prostu święty spokój. Więc czasami to są właśnie takie sprzeczne potrzeby, tak? Sprzeczne takie informacje, taki właśnie konflikt wewnętrzny, że z jednej strony czegoś chcę i nie chcę jednocześnie, tak? Czegoś chcę, ale jednocześnie bardzo się tego boję i nie mam na to siły. Więc mam poczucie, że coś takiego tutaj się mogło dziać w waszym życiu. Że z jednej strony właśnie bardzo o czymś marzyliście i to nie musi być wcale w kontekście związku. Oczywiście może, bo tutaj mamy tą główną kartę, więc pewnie dla wielu z was tak, ale dla części z was to mogło być jakieś inne marzenie, co bardzo, bardzo chcieliście zrealizować, a jednocześnie coś was właśnie powstrzymywało. I mam takie poczucie, tak jakbyście doszli już teraz, mówimy o nowym rozdziale, czy jakbyście doszli już teraz do takiego, do skraju jakby tych potrzeb, które was ograniczały. Tych potrzeb, które mówiły nie tym waszym marzeniom. I tutaj właśnie na końcu mamy tą kartę diabeł, gdzie ten diabeł sobie tutaj taką wolnością, z wolnością taką biega, z jakiegoś lasku sobie tutaj wybiega. Więc mam poczucie, że to jest właśnie tak, jakbyście tutaj z tego wybiegli, z tego ograniczenia, z tej izolacji, z tego poczucia bezsilności jednocześnie. Więc jeżeli mówimy o nowym rozdziale, to czuję, że właśnie ten nowy rozdział to będzie, zacznie się tym, że wyjdziecie już tutaj z tych ograniczeń, że nabierzecie nowej takiej chęci, odwagi, może nowej perspektywy, właśnie nowego spojrzenia na te marzenia, na których wam tak bardzo zależy. I zaczniecie po prostu do nich wychodzić, tak? Tak jakby zrzucicie już te potrzeby, które mówiły nie tym waszym marzeniom. Uwolnicie się jakby od tego, co was ograniczało, co was powstrzymywało. Uzdrowicie właśnie może jakieś rany, rozczarowania z przeszłości. Koło fortuny idealnie pasuje. Dwójka kielichów. Możliwe, że parę osób ogląda to z myślą o pracy, czy o jakimś tam, nie wiem, o podróżach na przykład, czy o czymś innym, ale dla wielu z was tu właśnie chodzi o miłość. Że może właśnie baliście się jednocześnie, chcieliście być z kimś w związku, ale jednocześnie bardzo, bardzo się baliście i bardzo z jakiegoś powodu potrzebowaliście tej samotności jeszcze. Ale to już dobiega końca. Kapłanka.
Karta wisielec, ósemka monet, dziewiątka monet. Tak jakbyście też nabrali właśnie innej perspektywy, że może też mieliście takie ograniczające przekonania, takie sprzeczne przekonania, tak, że bo dużo się na przykład, to też mogło być jednostek, bo dużo się mówi właśnie o tym, że jak nie pokochasz siebie, to nikt cię nie pokocha. Gdzie to nie jest tak. To chodzi o to, że owszem, kochaj siebie najpierw po to, żeby widzieć, jak bardzo inni cię kochają. To nie jest na takiej zasadzie, że masz siedzieć, wiesz, w kącie, aż nie pokochasz siebie, bo dopiero wtedy ktoś inny będzie mógł cię kochać. Tylko to jest na takiej zasadzie, że my często... To nie jest tak, że nikt nas nie będzie kochał, dopóki my sami siebie nie pokochamy. To jest tak, że dopóki my sami siebie nie pokochamy, to nie widzimy tego, jak bardzo kochają nas inni. Tak? Bo jeżeli mam w sobie przekonanie, że ja nie zasługuję na miłość, albo że nie jestem warta miłości, to nawet jeżeli ktoś, wiecie, będzie po prostu cały świat, jakby był gotowy po prostu cały świat mi u nóg złożyć i wszystko dla mnie zrobić, to ja i tak w to nie będę wierzyła, tak? Będę się doszukiwała, że to na pewno jest jakiś podstęp, na pewno jest jakieś kłamstwo, że przecież ja nie zasługuję na miłość, to jak on może tak robić, tak? Że on przecież kłamie na pewno. Więc mam takie poczucie, że spojrzycie właśnie na pewne koncepty, na pewne przekonania, które macie na swój temat, właśnie na temat może miłości do siebie, czy miłości ogólnie, związków ogólnie, że to się zmieni w jakiś sposób. Albo może mieliście takie przekonanie, że najpierw muszę ogarnąć swoje, nie wiem, pracę, swoją karierę, finanse, a dopiero później będę mogła, będę zasługiwała, czy zasługiwał na miłość, tak? Bo że najpierw trzeba, no właśnie, karierę rozwinąć, a później można się związkiem zająć. I może sobie zdacie sprawę, że w sumie wcale tak nie jest. I przetransformujecie to przekonanie i to was uwolni. Karta świat. Bardzo. I zobaczcie w ogóle, tutaj mamy kartę świat, która wygląda tak. W ogóle ręce opadają, taka kompletnie taka bierna, zero w ogóle jakiejś energii, taki wymoczek tutaj stoi. A tutaj mamy też kartę świat. Owszem, jest tutaj w też takim tym kółeczku, ale zobaczcie, jaka taka otwarta, tak jakby już była gotowa po prostu zrobić krok, żeby wyjść poza to kółko, tak? Tak jakby tutaj stała ta i patrzy i bo tutaj jestem zamknięta i nic nie mogę i nic się nie da zrobić, a tak jakby patrzę, no tak, jestem w kółku, ale no co z tego, robię krok do przodu i już z niego wychodzę. Więc i z taką, zobaczcie, radością, z taką otwartością, z taką pewnością siebie, z taką z takim entuzjazmem co do tego, co mnie czeka, tak, poza tym kółkiem. Poza tym tutaj, cokolwiek to dla was było, tak? Czy dosłownie siedzenie w domu, czy może jakieś takie mentalne przekonania, takie ograniczenia, czy może dystans jeszcze gdzieś tam przed między kimś, czymś, a wami. I tu to koło fortuny zresztą bardzo też podobny obraz, tak? Że to, co widzicie czarne, tu jakieś takie ograniczenia, tam czarne chmury, w których nic nie widać, powoli już sobie tutaj jakby unosicie się ponad to. Okej, okay. Dalej paś kielichów i szóstka monet. Super. No właśnie, więc tutaj wiecie, no pojawia mi się tutaj kilka różnych takich schematów, część z nich tutaj poruszyłam, które jakby z których możecie jakby zacząć wychodzić, tak, które zaczniecie sobie uświadamiać, które zaczniecie jakoś pokonywać. Może być też na takiej zasadzie to, co mówiłam z tym braniem i dawaniem, tak, że uświadomicie sobie, że to wcale tak nie jest, że jak teraz znowu z kimś będę, to znowu muszę cały czas dawać, 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 a nic nie dostanę, że są osoby, które też chcą dawać, tak, ja po prostu może muszę nauczyć się brać w końcu, tak, że to może też nie była kwestia tego, że nikt mi nie chciał dawać, tylko ja nie umiałam brać i może nad tym zaczniecie pracować, albo po prostu zaczniecie obserwować, widzieć, zauważać dookoła siebie więcej osób, które właśnie potrafią dawać i brać, tak, na przykład par takich, które w takiej harmonii żyją i może na nich bardziej się wzorować niż na jakichś tam swoich starych przekonaniach. Tak jakbyście bardziej właśnie zaczęli otwierać oczy na to, co jest możliwe,
a nie tylko siedzieć w tym, co stare i utwierdzać się w przekonaniu, że nic nie jest możliwe, że z tych rzeczy, co ja chcę, to nic nie jest możliwe, tak? Zamiast szukać kolejnych wymówek, no to zaczniecie po prostu zauważać, że się da i szukać nowych rozwiązań. Więc bardzo, bardzo fajna energia. No i właśnie głównie to w kontekście miłości, w kontekście jakiegoś nowego związku widzę. Okej, zobaczmy jeszcze z kart emocji, co tutaj mamy. Ekstaza, dokładnie tak. Też taką wolnością ta karta tak emanuje. Karta podziw. Też mi się z taką większą dojrzałością kojarzy, bo często właśnie jak ktoś jeszcze jest takiej energii dziecka, tak emocjonalnie, tak? No to właśnie też jest taka energia, że a przyjdzie, no mama przyjdzie i zrobi, tak? Czy ktoś tam przyjdzie, mnie uratuje, czy ktoś zrobi coś za mnie, albo czekam, aż ktoś coś za mnie zrobi, kiedy już będzie lepiej. A tutaj czuję, że właśnie coś takiego się w was zmieni, że właśnie tak siedzieć, zamiast siedzieć biernie, zaczniecie, no będziecie jakby tym panem swojego losu, czy panią swojego losu. Zaczniecie bardziej podejmować decyzje właśnie odnośnie siebie, zamiast czekać, aż samo się coś zadzieje. Oczekiwanie, okej. Okay. Karta wdzięczność. Niepewność. Okej, okay, karta nuda. Więc to oczekiwanie, niepewność, to jeszcze może być taki, wiecie, okres przejściowy trochę, bo ja tutaj czuję, że to jest duża zmiana. Bo wyjść z czegoś takiego, jakby na wolność, wyjść z jakichś przekonań, które mieliśmy i naprawdę zacząć zauważać, że można, no to wiecie, to nie jest tak, że rano wstaję i nagle już idę i już wszystko zmieniam, wywalam całe życie do góry nogami, bo wiem, że można, tylko no to jest taki, że wiecie, krok po kroczku, tak jeszcze niepewnie, tak, obserwujemy, coś zauważamy, jeszcze nam się odzywają te stare schematy, jeszcze mamy jakieś wątpliwości, kwestionujemy to, przyglądamy się. Też to oczekiwanie, tak mi się teraz skojarzyło, że może nie tyle oczekiwanie, co takie obserwowanie. Zobaczcie, ono tak wygląda przez okno. Więc takie obserwowanie właśnie tego, jak inni ludzie to robią, tak? Jak te osoby, które są w parach, które są w wieloletnich związkach na przykład, w tych szczęśliwych związkach, jak im się to udaje? Takie zainteresowanie bardziej, tak? Nie na zasadzie, że no nie da się, no bo to jest niemożliwe, bo to, wiecie o co chodzi, tak? Że nie same wymówki, tylko kurczę, no są osoby, którym się udało. Są osoby, które potrafią. Są osoby, które mają takie życie, jakie ja bym chciała mieć. Więc zamiast siedzieć i osądzać i mówić, że oni na pewno mieli łatwiej, no to właśnie takie zaciekawienie się, że kurczę, no jak oni to zrobili? Od czego oni zaczynali? Albo co oni robią inaczej niż ja? I co takiego ja mogę, czego ja się mogę nauczyć od nich, żeby też mieć tak dobrze jak oni, tak? Tak jakbym chciała, czy chciał. Okej, okay, dobra, zobaczmy jeszcze jakąś kartę porady. Czy coś jeszcze tutaj jest, co możecie zrobić po swojej stronie, wesprzeć jakoś ten proces. W każdej grupie ta karta dzisiaj wychodzi. Zwróć uwagę na znaki. Odwaga. I karta ściągnij swoją maskę. Okej, okay, więc karta ściągnij swoją maskę. Zazwyczaj kojarzy mi się z tym, żeby być szczerym ze sobą, ale też ściągnij swoją maskę, że właśnie może ściągnij właśnie te przekonania, które masz. Może zacznij przyglądać się tym przekonaniom, o którym mówiłam, jakie masz na temat życia, na temat świata. I zamiast zasłaniać się właśnie tym, że nie, bo tak jest, bo tak jest życie i tak jest i tak zawsze było i tak zawsze będzie. Zamiast sobie tak wmawiać, to może ściągnij tą maskę, ściągnij te okulary takie jakieś tam brązowe czy czarne, przez które patrzysz pesymistycznie na świat, jakieś przekonania, przez które widzisz cały świat i swoje życie i zobacz po prostu, że można inaczej, tak? I to tutaj widzę właśnie też z tą kartą, zwróć uwagę na znaki czy na sygnały. I karta odwaga tu widzę jako takie właśnie wahanie się, że możecie mieć jeszcze takie wątpliwości,
wątpliwości, taką niepewność co do tego, czy kurczę, no, czy to na pewno dobrze, czy to w ogóle można, wiecie, spróbować, czy w ogóle można się odważyć. I tak jakby ta karta odwaga tutaj podpowiadała, że no tak, musisz tak odważniej, wiecie, często też się mówi bój się i rób. Tu nie chodzi o to, żeby czekać, aż przestanę się czegoś bać, żeby czekać do momentu, aż będę mieć stuprocentową pewność, że wszystko będzie dobrze, tylko żeby robić pomimo tego, wiecie, jakiegoś lęku i obawy. Oczywiście są jakieś granice, w tym nie mówię tutaj o jakichś takich brawurowych wyczynach, tak, ale zawsze, wiecie, można zrobić krok do przodu, zobaczyć, jak jestem mam i ewentualnie później zmienić. Ale ważne, żeby iść do przodu, działać, właśnie obserwować, pytać może ludzi. Może jest nawet coś, o czym jakiś ruch, o którym się, który na myśli macie, tak, że chcecie coś zrobić, może gdzieś jakiś wyjazd, tak, się zastanawiacie, czy jechać, czy jakieś spotkanie z jakimiś, nie wiem, osobami, z jakimiś znajomymi, się zastanawiacie, czy pójść, bo się boicie, nie wiem, nowych ludzi, boicie się jakichś nowych doświadczeń. Czy żeby właśnie spróbować czegoś nowego? Może już jest właśnie jakiś konkretny pomysł, który macie na myśli i wahacie się, czy to zrobić, czy spróbować, bo jest to coś, co wyciągnie was trochę poza strefę komfortu. Tutaj czuję, że to jest taka podpowiedź, że tak, zrób, że będą się pojawiać lęki, będą się pojawiać jakieś obawy, będą się pojawiać jakieś trudności, ale nie pozwól, żeby to cię powstrzymywało przed życiem w taki sposób, jak chcesz żyć. Przed realizacją jakichś swoich marzeń, przed wychodzeniem z tej strefy komfortu, przed uczeniem się nowych rzeczy. Okej. Okay. Dobrze, w takim razie to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. Na dzisiaj Wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.